Cześć, cześć, witam was serdecznie. Mam kompana w końcu. Jestem ciekaw, na ile on jest silny, bo parę misji chciałbym zrobić. Przynajmniej mam w planie spróbować, gdzie do mnie strzelają. No, ja jestem, jeżeli chodzi o strzały, niezbyt odporny. Natomiast, jeżeli mój kompan jest na tyle dobry, no to byłoby super. Szkolenie w przetrwaniu. A tu co za bydle jest? W rzemiośle. W przetrwaniu to jest ten? Dobra, olać to. Misję miałem dalej do wykonania przecież, nie? Misję związaną, moi drodzy, z... ...11 z 50. Faktycznie chciał tego wciul. Misję miałem związaną z... No kurde, no dajcie mi się wysłowić, proszę was, z cholernym, no zabójstwem. Tylko rodzi się pytanie, gdzie to jest? Zguba myśliwego. Ale nie wiem, gdzie to jest. Poczekajcie, ja sobie to gdzieś tam znajdę na szybkiego. Ząb za ząb. To jest to zadanie. Słuchajcie, Dolina Wyklętych. Więc jedziemy. Ja tam byłem, na szczęście, odwiedzając dwóch typów, których miałem przesłuchać. Czuję, że... Czy szczęście miałem dzięki temu, że... Kim jesteś? Jeśli spotkasz Reja, daj mi znać. O Reju gadaliśmy faktycznie. I tutaj jeszcze miałem zadanie z jakąś zębatką, którą gdzieś do wodospadu wrzucił typek. No i tu chodziłem, nic tu nie znalazłem. Ale jestem. Wspaniały kraj. I co? Muszę z nim pogadać? Znalazłem coś. Było ukryte w kryjówce Barina. Co to? Proszę. Myślisz, że należy do Barina? Nie, to rzecz Ascora. Znalazłeś ją w miejscu, które odwiedza Barin. Chyba mamy dowód. Ale to ja mam wziąć, bo ja bym nie chciał ją zostawić. Durasie, rozwiązałem powierzoną ci sprawę. Odkryłeś prawdę. Dziękuję ci za to. Teraz ja się tym zajmę. To wszystko, co masz do powiedzenia? Zniszczoną sadzonką powinien się zająć naczelnik. W tym miejscu twoja rola się kończy. Aha. Co będzie dalej? Zabiorę to do Ragnara, a on zajmie się resztą. Chcesz wiedzieć, co sądzę o morderstwie? Słucham. O, proszę, to jeszcze muszę mu opowiedzieć. Moim zdaniem nie zrobił tego nikt z listy. To nie jest żaden dowód. Jest jeszcze jedna osoba związana z Ascorem, której nie poddano śledztwu. Ty. Ja? Byłeś jego rywalem i nosisz miecz. Dowiedziałeś się, że Barin spędza czas przy podnośniku, przy którym znaleźliśmy sadzonkę, i od razu robisz z niego głównego podejrzanego. Nie myślisz chyba, że zabiłem Ascora? Mogę, to proste. Zabiłeś Ascora. Co ty wygadujesz? Nie mówisz tego poważnie. Jakie jest twoje alibi? Nie wiesz, co mówisz. Spędzasz czas poza Goliet. Bardzo zależało ci na tym, by przekonać mnie, że śledztwo nie ma sensu. Mów, powiedz mi, co się stało, albo będziesz musiał powiedzieć Ragnarowi. Ragnar każe mnie zabić. Ascor urodził się berserkiem, ja jestem z zewnątrz. Wszyscy go znali i był ulubieńcem Ragnara. Zabiłeś go? Tak, zabiłem, ale nie zamordowałem. Spotkałem go któregoś dnia przy podnośniku. Zmarnował sadzonkę, którą mu powierzono. Wiedział, że z tego powodu nie będzie mógł zostać paladynem. Zaatakował mnie. Dlaczego więc ukrywasz prawdę i chciałeś wrobić Barina? Barin mnie szantażował. Widział mnie przy ciele Ascora. Wie, że jestem z zewnątrz. Komu by twoim zdaniem uwierzyli? Komu ty wierzysz? Oddałem ci przysługę. Nie chcesz mi się odwdzięczyć? Ha! Nie no, ja chcę, żeby on ze mną biegał, nie będę z niego wroga robił. Wiem, dlaczego to zrobiłeś. Dochowam tajemnicy. Dziękuję. Nawet nie wiesz, jaki to dla mnie ciężar.
Wiele zawdzięczam berserkom, teraz nawet jeszcze więcej. Nie chciałem jego śmierci, ale rzucił się na mnie. Myślę, że byłem ostatnią osobą, którą chciał wtedy zobaczyć. Ale nie mógł znieść świadomości, że zostanie wygnany, a ja nadal będę wojownikiem. Podziwia mnie! No, zacnie. Co jest w szkatułce? To własność berserków. Teraz wiesz, kto za mną. Odkryłeś, co trzeba. Ragnar chce odpowiedzi. Sprawa nie będzie skończona, póki jej nie dostanie. Czas, byś się usunął i pozwolił mi dokończyć zadanie. O czym mówisz? Wyjaśniłem morderstwo. Należy mi się nagroda. Hej, chwileczkę. Mogę powiedzieć Ragnarowi, że mordercą był ktoś z zewnątrz. Możesz też powiedzieć, że to ja zabiłem. Musisz podjąć ryzyko. Nie sądzisz chyba, że po czymś takim pozwolę ci iść do Ragnara? Więc albo mi zaufasz, albo wyciągaj broń. Zrób to, tylko szybko. Im szybciej będziemy mieli to za sobą, tym lepiej. Ale o co chodzi? O co chodzi z tym sądem? Poczekajcie, czekajcie. O co tu chodzi? A, to chyba jak będę z tym Ragnarem rozmawiał, to wtedy dopiero będę mógł zdecydować, co zrobić. Dobra, teraz muszę znaleźć to zadanie, jak tu już jestem tak naprawdę, żeby... Aha, ten dron naprawczy to nie? O właśnie, ten podnośnik, słuchajcie. Daleko mam iść? Gdzie jest w ogóle ten wodospad? Czy ktoś wie? Niedaleko, no to super. Myślałem, że tego krzaka można wziąć, a tu jednak nie, lipa. No ale jak ja tu... Wejście do Doliny Wyklętych. Tam lepiej uważać. Nikt nie zostaje wygnany bez powodu. No i teraz zobaczcie, czy ja tu sobie mogę tak skoczyć? Znaczy, ja bym to zrobił tak naprawdę i chyba do tego dojdzie. Ale mam od dziutki. Koleś też jest dobry. No to doskoczymy. A, dobrze, lądujemy. Oh, fuck. Dostał. Aha, gnoju, ku mogłem wcisnąć. Tu ktoś skoczył z góry, zobaczcie, trochę nie przeżył. Papier toaletowy, najważniejsze w tym wiadomość wygnańca. Co? Lipa nie działa. Gdzieś na dole. Czekajcie, sejwunia zrobię, bo to wiecie. O kamień się można potknąć, można zginąć. Jest. Ha, ha. Wyzwanie. Jest ty. Szarżujmy go. Zacząłem być odważny, odkąd jestem taki troszeczkę dziad. Dobra. I co, idziemy na górę, oddamy mu i kolejne zadanie zaliczone. W ogóle level gdzieś dostałem pod drogą, więc warto by było. A, jedna zaleta w tej grze, zobaczcie, teleportuję się gdzieś, przechodzę z punktu do punktu, jest to bardzo szybkie, fajnie. To zależy. Czyżby? A od czego? Znalazłem brakującą zębatkę. Teraz możesz nareperować podnośnik. Na pewno tego chcesz. Zastanów się. Otwierasz kryminalistom drogę do wolności. Mogą nas zaatakować, zamordować, wykorzystać dla własnego awansu. Kto wie, co jeszcze? To nie jest prośba. Masz go naprawić. Więc nie zmienisz zdania. W porządku. Zrobię to pod jednym warunkiem. Daj mi słowo, jak mężczyzna mężczyźnie, że nikomu o tym nie powiesz. Ragnar nie może się dowiedzieć, że to ja uszkodziłem podnośnik. Zgoda? Wiesz, że pojawią się następni. Dobrze, zaraz zabieram się do roboty. Daj mi minutę.
przez minutę naprawił. Dobry jest. Już. Gotowe. Podnośnik powinien teraz działać. Jeśli dowiem się, że ktoś korzystał z niego bez pozwolenia, odpowiesz mi za to. Groził mi. Ciekawe, czy to działa teraz? Ha, działa. No i jedzie. Dobrze, zacnie. No to co, kolejne zadanie. Może do tego Ragnara bym się udał, co? I oddał mu tą całą sprawę. Byłoby też super, nie? Powiedział, kto zamordował. Oczywiście mojego kompana nie wkopię. Potem się nauczę chemii troszeczkę, żebym mógł tam eliksiry szpundzić. Będzie zacnie. Przynależność klanowa to sprawa drugorzędna. Czekaj, ty drugorzędny. Co ty mi mogłeś nauczyć? Jasne. Siła parowania. Generalnie siła parowania też by się przydała, wiecie? Siła ataku. Siła ataku? Może siła ataku by walnąć. Ale jestem... No i mam dylemat teraz. To nie? Sturasowi, jednemu z wojowników, śledztwo w sprawie zabójstwa Askora? Tak. Askor cieszył się sympatią i zaufaniem berserków. Powierzenie śledztwa Durasowi wydawało mi się jedynym słusznym wyborem. Sprawiedliwość zostanie wymierzona. Mordercę Askora spotka zasłużona kara. Mam informacje na temat zabójstwa Askora. Każda informacja jest cenna. Udało mało się coś ustalić? Mordercą jest ktoś spoza Goliet. Skąd o tym wiesz? Żaden z podejrzanych nie miał ani motywu, ani okazji. Dlatego sądzę, że sprawcą jest ktoś z zewnątrz. Koniec końców mamy wojnę. Dlaczego zabito Askora? Z powodu sadzonki. Sądzę, że był to napad rabunkowy. Askor nie chciał dać sadzonki, więc zginął. W takim razie Askor zginął honorowo, broniąc sadzonki. Naiwniacy. Zaczęły do mnie docierać różne plotki na jego temat, ale śmierć w obronie sadzonki sugeruje, że był dokładnie tym, za kogo go uważałem. Obrona prawa czasem wymaga poświęceń. Znamy już odpowiedź. Stała się tragedia, więc nie ma się z czego cieszyć. Świadomość, że winowajcą nie jest nikt z naszych braci, to prawdziwa ulga. Sprawę uważam za zamkniętą. Jestem wdzięczny tobie i Durasowi za doprowadzenie jej do końca. Dobrze, że przyszedłeś z tym do mnie. Proszę, przyjmij to. Dziękuję za doprowadzenie tej sprawy do końca. To dziwne, że udało ci się rozwiązać tę zagadkę szybciej niż Durasowi. No dobra. Duras. Odważny wybór. To wszystko, co masz do powiedzenia? Zagubiona owieczka okazała się wilkiem. Zobaczymy, kiedy nasze drogi się przetną. Przydałaby mi się twoja pomoc. Prowadź, będę za tobą. Są okazje, które warto chwytać bez zastanowienia. Dobrany znasz duet, kurde, chłopie. A ty mi nic nie dałeś? Ale dostałem tyle kryształków, moi drodzy, że nie waham się. Siła moich ciosów będzie teraz lepsza. Gdzie jest ten ciul jeden? Na troniku sobie usiadł. Yo, man! Naucz mnie czegoś. Naucz mnie czegoś. Siła ataku chętnie. Siła parowania chętnie. No i teraz, kurde, dzięki temu tysiącowi Eleksu, zobacz, jaki jest ze mnie King Kong. Teraz jeszcze tą chemię się nauczę, to już w ogóle będę sikał będę na lewo i prawo. Ale to chyba tam, gdzie to rzemiosło było, chociaż kurde, przetrwanie może, co? Rzemiosło bardziej mi pasuje. Ludzie mówią, że jesteśmy szaleni, bo pokładamy wiarę w naturze, a
sami wierzą w coś takiego. Ale poczekajcie, mój kompan nie ma przepustki. Siema. Wpuścił go bez przepustki. O, za ciul jeden. Gdzie ten fagas, który uczy czegokolwiek? Przybywasz z Goliet? No pewnie. A czego oni tu pilnują w ogóle, bo tu nie byłem? No... A, to jest jedna z bram wejściowych, co? Yo. Co się dzieje w mieście? Miasto pod kopułą daje schronienie wszystkim. Banitom, berserkom, klerykom, każdemu, kto woli odpocząć od swojej ojczyzny. Wydawać by się mogło, że z dala od domu emocje opadną, ale z jakiegoś powodu większość z nich stała się tu jeszcze większymi fanatykami. To sprawia, że czasami trudno utrzymać porządek. Banici to prawdziwe utrapienie. Nie rozumieją zasad, nie uznają dzielenia się dobrami, czasem nawet nie szanują ludzkiego prawa do życia. Chyba niezbyt lubicie banitów. Wszyscy są tu mile widziani. Miasto pod kopułą nie robi wyjątków. Ale wymagamy przestrzegania zasad, nie tylko od banitów. W starej farmie niedaleko miasta kręci się z półtuzina banitów. Chcą się dostać do środka tylko po to, żeby zrobić rozróbę. Żyjemy tu sobie spokojnie, staramy się nie wadzić nikomu, ale ci banici... Chciałbym, żeby zniknęli. No to kurde. Chcesz, żeby byli martwi? Hej! Wstrzymaj konie. Nic takiego nie powiedziałem. Chciałbym po prostu, żeby przestali się nam naprzykrzać. Co do tych banitów na farmie? Masz na myśli wrogów u bram? Skazę na naszej zdrowej tkance? Tych, którzy powinni zniknąć? Jeżeli dostanę przyzwoitą sumkę, pozbędę się banitów. Na pewno sobie z tym poradzisz? Jeśli chcesz spróbować, to będę ci wdzięczny. Nagroda będzie tu na ciebie czekać. Poczujemy wielką ulgę, jeśli odejdą. Ale musisz mi udowodnić, że się ich pozbyłeś. Przynieś mi ich głowy. O! Chcesz ich głów? Chcesz ich głów? Na kalana, że co? Ależ nie. Na co niby mi ich głowy? Nie chciałem. Po prostu upewnij się, że już się tu nie pojawią. I nie handluj z nimi, bo będziesz mógł pożegnać się z nagrodą. I bez głów. Nie przynoś mi żadnych głów. Gdzie są banici? Siedzą na wschód stąd, w starej farmie przy murach miejskich. Na pewno ich znajdziesz. Chyba wiem gdzie. O, o. Ej, no tu jest znacznik, gdzie jeszcze jestem ślepy, tępy. Widzę typa w kiblu. No na miłość boską. A to gdzieś dalej, słuchajcie, to ja jestem tępy, tu gdzieś powinienem być. O, jest ta kropka cholerna, dobra. Tu jeszcze jakieś zadania generalnie. Szukasz schronienia czy kłopotów? To kłopotów. Azyl dla wszystkich uciekinierów. Łupieżcy, awanturnicy i frakcyjni naganiacze nie mają tu czego szukać. Przepraszam. Nie szukam kłopotu. Moja postawa wynika z doświadczenia. Ci, którzy szukają pomocy lub ją niosą, raczej nie wątpią w moje zamiary. O co tu chodzi, do jasnej cholery? Chyba ją rozzłościłem. O co tu chodzi? I czemu ona szaruje? Ja tam wybrałem, nie chodź mi w drogę, bo dostaniesz puryju. A tam je teleportowała? Co jest do cholery jasnej? Gdzie byłeś? Co tam namieszałeś? No faktycznie, mógł tak pomyśleć. Siema, typ. Muszę jej piznąć. O! A to już wziąłem jakieś takie uwagi dla złodziei kiedyś. Dobra, zaraz jej piźniemy. Liczy się tylko walka. Ona zrobi. Yo. Naucz mnie czegoś. Oczywiście. Chemia. Nie jestem inteligentny, moi drodzy, okazało się. Ale możemy zaradzić temu.
I będziemy musieli temu zaradzić, bo się inaczej nie da, do jasnej cholery, nie lutuj teraz! Ile mam tych punktów? 20, dobra. Jest. I w budowę ciała idziemy, nie? O, super jest. I teraz... Teraz możesz mnie nauczyć. Oczywiście. I nie spawaj tak głośno. Chemia. Tak, poproszę. Super. I teraz jak się wytwarza te rzeczy? Jest zielono. Czy ja muszę specjalnie tu gdzieś gnać? Do tego stołu? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu. Napój eleksowy. Mały napój eleksowy trzeba mieć. Backspace mi nie działa. Mały napój eleksowy. Alkohol, eleks w czystej formie. Okej. Okay. Co to daje? To z dwóch, ale to... No zrobiłem, ten napój eleksowy ostatnio coś mi podniósł. Silny napój eleksowy. O kurde, nie mam nic takiego. Energii. Eliksir many, nie? Duży eliksir. O! I na tym najbardziej mi zależy. Chyba lepiej zrobić małe, co? Dwa. 160, a ten ile mały? 80. Nie, no dobra, to jest jeden pies w takim razie. Ile już ich mam? 13. Ale to są chyba te duże. Dobra, ale generalnie zrobiłem, słuchajcie, sobie napój eleksowy. On coś mi robił. Dwa atrybuty. O, widzicie? Właśnie, on mi coś takiego dawał fajnego. Tak. Ja! Ja, baby, idziemy tej babie, co mnie teleportuje. A jak jest u ciebie? Zabijam szczury. Dobrze. Przezorny, zawsze uzbrojony. Wspomnijcie moje słowa. Kim ty jesteś, laska? Chyba coś tam już miałem, nie? Okej, okay, nie zapiłeś rozporka. Opiekuję się tym schroniskiem. Powinieneś to zrozumieć. Ty tu rządzisz. Rozumiem. Zawsze jesteś taka drażliwa. A ty co, szukasz guza? Nie, nie, nie. Staram się rozładować atmosferę. Nie byłoby takiej potrzeby, gdybyś nie wkurzał ludzi na dzień dobry. Coraz bardziej zaczyna mi to przypominać Goliet. Co cię tu przygnało? Chcę trzymać się z daleka od wojny. Tu ludzie mogą spokojnie zastanowić się nad swoją przyszłością. Nie są zmuszani do wyboru frakcji. Gdyby byli zdecydowani co do frakcji, pewnie by do którejś dołączyli. Nie wszyscy jednak są na to gotowi. Mamy tu też rozbitków, którzy nie mieli dokąd pójść. Tym miejscem nie zarządza żadna z frakcji? Klerycy są odpowiedzialni za utrzymywanie porządku. Jednak zamieszkanie tu nie wiąże się z przystąpieniem do ich frakcji, tak jak ma to miejsce w Horcie. Można zapomnieć, że frakcje w ogóle istnieją. Jesteś berserkiem. Czy Edan zabiega o podbicie Abesy? Nie odpowiadam przed Edanem. Ci ludzie są bezfrakcyjni i należą tylko do siebie samych. A ja będę ich bronić przed każdym, kto spróbuje ich do czegoś zmusić. Jedynym, co łączy mnie z Edanem, jest magia. Chciałabym, by ten związek był silniejszy, ale nie zawsze nasze życzenia się spełniają. Wygnano cię z Goliet? Wygnano? Nie. Po prostu w Goliet są tacy, którzy chcieliby wykorzystywać moją magię do własnych celów. Szczególnie od kiedy moja moc zaczęła rosnąć. Zmienili mnie. Mana mnie zmieniła. I teraz już nic nie powstrzyma tego procesu. Staje się coraz silniejsza i silniejsza. To przerażające. A może mnie czegoś nauczy? Jeśli to prawda, dlaczego nie korzystasz ze swych mocy? Korzystam. Korzystałam. Czasem jednak moja własna moc mnie przeraża. Dlatego wolę walczyć samotnie. W ten sposób minimalizuję ryzyko. Gdyby zaklęcie wymknęło mi się spod kontroli, mogłabym zabić wszystkich wokół mnie. Naczelnicy chcieli mnie sprawdzać. Próbowali okiełznać moje moce. Teraz sama staram się z tym wszystkim uporać. Jednak aby to było możliwe, muszę lepiej poznać właściwości eleksu.
chętnie skorzystałbym z twojej pomocy. Zbyt często słyszę podobne zdania. Na mnie nie licz. Taki układ mnie nie interesuje. Mógłbym ci pomóc. Co ty możesz wiedzieć o tym, czego mi trzeba? Albo o tym, jak mi pomóc? Elex na każdym odciska swe piętno. Mana, dopalacze, spożywanie skażonej żywności. To wszystko w nas zostaje. Wyraźnie wyczuwam to w tobie. Jesteś inny. No pewnie. Co tu chodzi? Wybraniec to ja? Zażywałem kiedyś Elex, jeśli o to ci chodzi. Chyba, że zauważyłeś coś jeszcze. Zażywałeś? Raczej ci nim karmiono. Byłeś alpskim żołnierzem. Wygląda na to, że coś nas łączy. Oboje byliśmy karmieni Elexem i zmieniliśmy się pod jego wpływem. Żadne z nas nie jest pewne, kim teraz jest. To jak będzie? Moja propozycja jest nadal aktualna. A jaki konkretnie masz plan? Mam zamiar pokonać Elexatorów i zakończyć wojnę. Zbieram grupę ludzi, których umiejętności mogłyby mi pomóc wygrać tę walkę. I twoim zdaniem powinnam przyjąć to zaproszenie? W ramach rekompensaty pomogę ci znaleźć Elex do badań, żebyś mogła popracować nad swoimi zdolnościami magicznymi. Powiedziałaś, że im dłużej tu jesteś, tym trudniej ci kontrolować własną moc. Zostając tu, narażasz tych ludzi na coraz większe niebezpieczeństwo. Jeśli rzeczywiście zależy ci na tym, by nic mi się nie stało, powinnaś odejść. Nawet jeśli masz rację, dlaczego miałabym odejść z tobą? Byłem Almen. Znam się na Eleksie i na magii. Wiem o impulsach, które docierają do ciebie, nawet kiedy śpisz. O koszmarach i o tym, jak trudno jest zapanować nad mocą, która stara się tobą zawładnąć. Także i o tym, co się dzieje, kiedy nagle to wszystko tracisz. Możemy pomóc sobie nawzajem. Na dłuższą metę to jedyne rozwiązanie. Masz rację. Do tej pory ukrywałam się przed tą decyzją. Ale czas odejść i poszukać prawdziwego rozwiązania. Będę na ciebie czekała przy głównej bramie. Zobaczymy, czy twoje słowa znajdą potwierdzenie w czynach. Powinieneś zgromadzić zapasy na drogę. Spotkamy się przy bramie. Lepiej, żebym nie musiała na ciebie czekać, bo mogę zmienić zdanie. Doskonale. Ja tu sobie z damą rozmawiam, a ktoś mnie tu, cholera, leje obok. Już to słyszałam. Dobra, tam je uczy. Tu sobie pogadamy kiedy indziej. Może zróbmy zadanie z tą panią, co? Gdzie to było? Jak to było? Słuchajcie. Wybraniec, to ja jestem. O. I co? Machniemy to, nie? Ale w następnym odcinku. Zapraszam was serdecznie. Rozwinąłem się teraz. Jest fajnie. Mogę walczyć. Cześć.